Moi drodzy, nie uwierzycie, co się stało? Jesteśmy na... Malediwach! Jak widzicie, moje życzenie się spełniło, przekonałam chłopa. Pierwsze 6 nocy spędzamy w tym domku na wodzie, jest to naprawdę pięknie. Potem przenosimy się, ale zobaczycie gdzie. Byliśmy tutaj już 2 lata temu w tym samym ośrodku i ja po prostu stwierdziłem, że musimy tu wrócić, bo to jest istny raj na ziemi. Jest cudownie i zapraszamy was serdecznie na spędzenie z nami tutaj tych magicznych dni. No i kochani, mamy międzylądowanie w Dosze. Tak. I jest to chyba jedno z najładniejszych lotnisk. No. Niesamowite miejsce. No. Czy tak ptaki ćwierkają, zastanawiam się, czy są prawdziwe tutaj, ale na chyba pewno, nie. Na pewno, na pewno. Słuchajcie, sprawdziłam, ile kosztuje tiramisu, to takie malutkie, cieniutkie. I wyszło 60 zł. Już jesteśmy w busie na Male, jak widzicie, buła już wykończona, tam leży. Musieliśmy nadać nasze bagaże samolotem, one polecą innym samolotem, a my będziemy lecieć hydroplanem. One tam dzisiaj machają, zobacz sobie. Jesteśmy padnięci, ale zdecydowanie za tym tęskniłem. Bo nie mówiliśmy tego, ale my tutaj już byliśmy, słuchajcie, 2 lata tak, temu. Tak, 2 lata temu i kręciliśmy vloga, z którego nic nie wyszło. Jo, ale raczysko! Innej recepty na pewno. Patrzcie to! Ja nie wiem, co z basy nie mogę tak powiedzieć. Fajo! Także jedziemy wreszcie do naszego pokoiku, a w zasadzie domku. Jesteśmy! Oh yeah! Po ponad 20 godzinach podróży, no muszę to zrobić, chyba wiecie, o co chodzi. Ooo, jestem cały no muszę, dobra, muszę się ogolić, dopiero przyjechałem, tak? Idziemy do wody. Pokaż wszystkim, jak skaczesz. Dziękuję, Elena. To prawda, u nas 12, ale idziemy w kimę. Dobranoc! Czy pani właśnie wchodzi pierwszy raz do wody? Tak, moje pierwsze wejście. Muszę się przyzwyczaić, tak? Co ty się przyzwyczaiłeś, masz gorąca? Prezesie, teraz to ja mówię, żyjcie jak w Madrycie. A raczej na Malediwach. Idziemy właśnie wypożyczyć rowery. Nie ma co ukrywać, że ta wyspa jest na tyle duża, że tutaj zdecydowanie wygodniej podróżuje się na rowerkach. Tutaj akurat państwo jadą na rowerach, także musicie zobaczyć. Ja będę miała żółty. Chyba niebieski. Ja jestem przeziębiona, słuchajcie, nie wiem, czy słyszycie, jak mówię, ale po prostu się przeziębiłam przez Kubę, bo podkręcił klimę. Dobra, dobra, nie przeze mnie. Masakra. Zamknięte. Tak, okazało się, że jest do 16, więc nie damy rady dzisiaj wypożyczyć. Całe szczęście, że tutaj są, jeżdżą takie elektryczne busy, takie napakowane meleksy po tej wyspie. Tak. Dzięki temu możemy nimi jeździć, dostawać się na kolację i póki nie mamy rowerów, będziemy z tego korzystać. Thank you so much, thank you. Kuba, bo znalazłam nam rowery. Tutaj, można sobie brać. Słuchaj, ale... otwarte to jest. To są czyjeś, Marlena, będą nas gonić. Wszystko jest Norek Signature. No, za wszystko ja potem będę płacił, nie będę ścigać, nie ciebie. Bo może sobie weźmiemy jakieś chiperki do pokoju? Nie, nie możemy codziennie jeść chipsów. Może te. Zobaczcie, teraz idziemy na zachód słońca. Zobaczcie, jak pięknie. To jest miejsce, do którym nas przywitali. Tutaj jest taka główna część wyspy, jak widzicie, huśtaweczki w wodzie, leżaki. I tu jest basen, restauracja, jest też bar, muzyka na żywo, jak słychać. Skończ już gadać i idziemy nagrywać. Dobra, dobra. Ej, kochani, nie jest... nie jest najlepiej. Marlena jest chora. I chyba się przeziębiła. Co się dzieje, krewetko? Przeziębiłam się.
Nie, przez ciebie. Jak to ze mnie? Przez ciebie. Pierwsza noc, teraz mamy drugą. Pierwsza noc, powiedziałam do niego, wyłączmy chyba klimę, bo ja czuję, że będę chora. Nie, przez nie, nic gorąco. Wstaję i co? Wykorzystałam już 3 opakowania chusteczek. I papieru. Słuchajcie, w dzisiejszym vlogu robimy herbatę. Uwaga. Nie działa. Czemu czajnik nie działa? Proszę cię, nie maruj, proszę cię. Nie, nie działa. Jak nie działa, jak świeci? Aha. Nie było takiego charakterystycznego. Cing. Ty mi lepiej powiedz, proszę, czy mi też zrobisz herbatę? Jaką chcę? Nie. O! Czekaj, tutaj jest źle. Jak widać, mnie coś wali komuś na dekiel. Niech ta czakra mi pomoże i będę zdrowa. Ja pierdziszę. Bo może bije ci, to mało powiedziane, nie? I co? Lepiej? Dobranoc. Jak widzicie, przez noc stan Marleny się nie poprawił. Trochę lepiej, bo tak mi się nie sączy z nosa. Nie wiem. Co w ogóle ciekawe, w nocy, słuchajcie, burza, fale. Domek się zatrzęsł ogólnie, ja się bałam i obudziłam Kubę, bo nie wiedziałam, co się dzieje. Ja też szybko wybiegłem, żeby schować ręczniki, no słuchajcie, tak lało. A teraz? Godzina 9:30? A teraz proszę. No jest po prostu jak w bajeczce. Ty jesteś w tropikach, co dzień dobry, nie? Kochani, ruszamy zaraz po te rowery. Dzisiaj się na pewno nie spóźnimy, ale najpierw wróciłem po śniadanku do domku, żeby się posmarować. Cel na te wakacje, żeby się nie spalić. Człowieku, ty się spalisz. Co ty robisz? Jestem słońcoodporny. Muszę troszeczkę kolorku nabrać, tak? Dobra. Żeby mi mięśnie podkreśliło. Dobra. Udało się. Dzisiaj rowery są otwarte, także wypożyczymy, nie? Chyba tak. We wanna rent bikes. Znowu na mnie. No teraz sobie możesz kolor wybrać. Co? Ulala, ale jest. Teraz będzie jeżdżone. Żółta strzała. Ale ładnie tutaj żółto wygląda. Bardzo ładnie. Właśnie dziwne, że ty nie chciałeś żółtego. No w sumie... No to mi pożyczysz, właśnie, że one są takie same, nie? Nie, ja mówię żółty, przepraszam bardzo. No i mamy rowerki, kochani, wreszcie są. Jedziemy teraz do Aquaholics, żeby wypożyczyć sobie sprzęt taki do, wiecie, do nurkowania, żebyśmy mogli poglądać trochę rybek. Buła tam gdzieś jedzie. Jesteś tam? Pan na początku myślał, że Marlena ma 48. Nie, zrozumiał. Nie zrozumiał, był taki zdziwiony. Mamy wszystko? Kurwa, bo teraz mogę Rafę zwiedzać, tak? Nie? Słuchajcie, pomawialiśmy się na tyle rzeczy. Pojutrze mamy nurkowanie z tym sprzętem, taki snorkeling, gdzie Marlena będzie mogła być w kamizelce. Tak. Żeby się nie utopiła baba. Tak. A w środę mamy jet ski. Aha. Także powtórka z rozeczki, tym razem się trzeba dobrze posmarować. Tak, dobrze. Nogi trzeba zabezpieczyć. Żebyśmy się nie zjarali. Jak to historia zatacza koła, znowu trafiliśmy do Mediki, jak 2 lata temu. Tylko, nawet że... mnie nie denerwuj, no, zamknięte do 12, mówiłam, idźmy najpierw do Mediki. Ale powiem wam, że wilgotność tutaj niewiarygodna. Jest po prostu chyba ciepło. Chora dziewczyna jest oczywiście ekspertem od wszystkiego. Słuchajcie, mamy jakieś kilkanaście minut przed zachodem słońca, a zobaczcie, co robi chłop. Kuba, zbieraj się, idziemy. Skakuj do wody, a nie. Przyjechaliśmy idealnie na zachód słońca, zrobić jakąś focie i ponapować się tym widokiem. Ale to ma taki vibe, zobaczcie, ta zieleń tych palm. Jak Hawaje, nie zawsze o tym myślę, jak to widzę, że to taki ma vibe tutaj. Foty! Już! Kurwa, jaka rozgwiazda! Wow. Ty! Marlena! Co to jest? To jest nietoper. Co się stało, Marlena? Ktoś mi zapieprzył rower. To jest niemożliwe. Jest tylko mój. Pan mówił, by zapinać, ale nie sądziłam, że jak zostawiamy tylko 2 rowery, wiesz, w takim konkretnym miejscu na rowery, to że ktoś to zabierze. No nie no, 2 lata temu nam się to nie zdarzyło w ogóle, nie? No, teraz są ludzie jacyś pazerni chyba. Kuba, bo znalazłam nam rowery.
tutaj, możesz sobie brać. Słuchaj, ale... otwarte to jest. To są czyjeś, Marlena. To mnie zastanawia, dlaczego wzięli tylko jeden, a nie dwa. To właśnie, ktoś się przyszedł, na 100% może ktoś wypił coś i chciał do domu szybko dotrzeć. Idziemy pod domki, będziemy szukać rowera. Wiemy, że 64, bo każdy ma numer, więc znajdziemy tego złodzieja. To chyba po misji, bo Marlena przychodzi. Idę go znaleźć, może będzie po drodze. Jasne, jasne, nie chcę ci się wracać pieszo, przyznaj się. Wiedziałem, że ją znajdę w medice Lekoman. Hej! Już łyka tapsy. $126 za to, że dostałam strepsils i buprom i krople do nosa, które pan powiedział, że w sumie to nie wie, czy mi pomogą, bo mam jakby wiecie, runny nose, cieknący, więc jakby one i tak się super jakoś nie sprawdzą, także zajebiście. Przynajmniej doktor był przystojny. Słuchajcie, Kuba się teraz na mnie troszeczkę wściekł, bo powiedziałam, że to jego wina, panu powiedziałam doktorowi, że to Kuby wina i tak dalej, bo nie chciał zmniejszyć klimatyzacji, mieliśmy na fulla, a doktor powiedział, so stupid, i Kuba co za ciunik. Bezczelny. Mówi, że stupid. Będzie najpierw do Marleny zagadywał, że niewiele ludzi z Polski, potem jej zajrzał do gardła, a no, potem... Normalne badanie mi wykonał, ta, przepraszam badanie, bardzo. Normalne badanie, a potem so stupid, come to dobra, me. Dobra, przestań, przestań, idziemy do sklepu. Idziemy na kolację. Staliśmy stolik na anniversary, czyli takie miejsca, gdzie mogą przychodzić tylko osoby, które mają rocznicę, tak, bądź zaręczyny, bo nie było miejsca gdzie indziej i śmieję się, że dziad załatwił. Co dziad? Zobaczcie to! Ale jesteś śliczny! Albo śliczna. Ale co myślisz, że kąpiel bierze, czy o co chodzi? Myślę, że pokłóciła się ze Stachem i powiedziała, to ja idę w morze. Dzisiaj chyba pierwszy dzień, tak zachmurzone. Ale właśnie jesteśmy ciekawi, czy będzie jeszcze dzisiaj coś padać. A few moments later. Jak my teraz wrócimy do domu? To jest uzewnętrznienie mojej choroby. Przyszliśmy po nowy rower, bo nam powiedzieli, żebyśmy przyszli, ale okazało się, że pan znalazł ten mój, tak. Był przy jakiejś restauracji i tak dalej, także wstyd. No i moi drodzy, przyszedł ten dzień, ten pierwszy deszczowy dzień i te chmury tam, i ten deszcz na horyzoncie i... Leżaczek. Marlena schowała się tutaj, bo tutaj odkryła, że nie pada, widzicie, są suche tak. Deski. No jest ideolo. Ten głos. Dobra, przestań. Kubuś dzisiaj nurkuje, snorkling, szuka rybek. Niestety wyszło słońce, a chłop się nie posmarował, także nie wiem jak to będzie. Mamo! Rekin! Jak to rekin? Tutaj pływa taki rekin, taki Jezus. Baby shark, ale nie umiem go znaleźć teraz. Szukaj baby tam sharka! Szukaj! Ale wiesz co, on większy, jest większy. No, jak tam chłopie było? A co to za opalanie topless? Jakie topless? I szybki lunchek, kochani. Powiedz wszystkim, gdzie idziesz zaraz. Właśnie muszę szybko zjeść, mam jakieś 10 minut, bo idę na masaż takimi aromatycznymi olejkami. Mam nadzieję, że mi pomoże w moim przeziębieniu. Powiem wam, że troszeczkę za dużo zjadłam, jak na to, że mam za chwilę masaż. Najwyżej no, pani ci to ułoży. Chcę zaznaczyć, jaki chcę typ masażu, moc, jeśli chodzi o moc. Średni, mały, lekki albo mocny. I nie wiem. Jak zaznaczysz mocny, to przyjdzie ten lekarz wczoraj. Dobra. Jak chcę pierdyknę takiego szota, to mnie to zaraz postawi. A co to jest? Ginger. Mocny skubaniec. No, tak to właśnie jest. Baba se siedzi na masażiku, a ja wracam przez dżunglę i to jeszcze w deszczu. Kto tam? Kini. Tak, Kini. Kto tam? No jak tam? Jak tam było? No super, tak? Boże. To jest jakaś trawa cytrynowa? Nie. Kuba! Lunch! Słyszałem lunch, dlatego tak szybko. No, chodź, bo mamy chłopie 30 minut. W ogóle nie zdążyliśmy na ten taki darmowy lunch jakby. Tak. I jedziemy teraz na taki płatny. Z szynką. Dobra. Dziko, ta zieleń. Cudownie, jesteśmy na Malediwach, kochani. No tak. Oh yeah! Oh yeah! No, fistasio, ale ty wyglądasz przy tym zachodzie słońca. Ja wyglądam tak cały czas. No właśnie, no chciałem do tego dojść, no pokaż się. Damn, tak i tak.
No, no, no. I witamy, kochani. Idziemy dzisiaj na skutery wodne. Tak, czyli na coś, co ja nie za bardzo chcę, bo... A, tam gadanie. Jedyne co to jest, że dzisiaj mamy trochę zachmurzone i kropi deszcz, także nie wiem, czy na pewno się to odbędzie, ale pan powiedział, żebyśmy przyszli i zobaczymy. Lecimy. No, tanie to nie jest, babu. Może no. Tu się podpiszesz. Właśnie myślałam, że jak tu masz family name, piszesz o mnie i miałam mówić, o, piszę Marlena, piszę Norek. Tak, chciałeś kogoś innego, czas. Czy przypadkowo zamiast 420 numer pokoju wpisałem 240? Tak, przyznaj się, pani się przyłapała na ten. Nie, na ja po prostu jeszcze jestem zaspany. Tak, która jest godzina? 10.30? No to wiesz, też śpię o tej godzinie. No. Była spragniona z tyłu, takie wrażenie. Ja się nie mogłam w ogóle relaksować, musiałam się stresować, napinałam całe swoje ciało. No, no taki trening. No, trening, trening. Podsumowując, jak było? A, bardzo fajnie, tylko na początku się stresowałam, bo były bardzo mocne fale i Kuba mega szybko jechał i wszystko mi latało, skakało i jakby czułam się mega niekomfortowo, i tak w klatce takie uciski czułam, jak skakałeś. A potem się zamieniłam, były delfiny, jechałam już swoim tempem i było cudownie. Nie, ale proszę bardzo! I co? No i że spaliła! I co, spalił się ty? A mnie cały czas mówiła, do mnie mówiła. Mówiłam, że mi się nie podoba te jetski. Mówiłam, że mi się nie podoba jetski. Jak było? A, bardzo fajnie. Świetnie, świetnie. I co? Patrzcie. Ha, Kubuś bladziutki. Masz czerwony. Nie, nie mam. Wyjeżdżamy. Pokowando. Ale na szczęście jutro będziemy już w nowym domku, więc to jeszcze nie jest pakowanie do domu. Dokładnie. Inaczej się pakuje człowiek. Jutro już będziemy spali gdzieś indziej. Tak. No to przenieś nas tam. Oh yeah! Oh yeah! Madlena stwierdziła, że przed wyjściem z tego domku rozmoczy grzyba w jacuzzi. No i zameldowaliśmy się już w naszym kolejnym domku, także zapraszamy na taki mały villa tour. Zapraszam was, kochani. Tutaj mamy łóżko, ogromne łóżko. Tak jak tam. Tak jak tam, mam wrażenie, że trochę większe, ale mogę się mylić. No to chyba tak tutaj wygląda. Tak, tutaj następnie naprzeciwko mamy kanapę, można się wyłożyć. Rolety niestety nie działają, ale specjalnie dla was je otworzyłam. Tutaj telewizorek również. No i kochani, przepiękny view, basenik. No oh yeah. Widok na ocean. Podobno jest Sunset Villa, także tam teoretycznie powinniśmy widzieć zachody słońca. Zanim plaża, to jeszcze idziemy zobaczyć coś, czego nie widzieliśmy, tak. Czyli łazienkę i patio. Tak. Jo! Co jest grane? To jest wszystko pod gołym niebem praktycznie. Kibelek jest na świeżym powietrzu? Jestem kompletnie zszokowany, że mamy srocyk na świeżym powietrzu. To nawet nie jest zamykane. No nie wiem, to wygląda na jakiegoś komara tutaj. Prysznic, ej. Tu jest pajęczyna. Mówię ci, to jest kompletna dzicz, kobieto. Ej, ale jest bardzo ładnie, no zobacz. No zobaczcie to, czy nie chcielibyście się tak codziennie myć? Ja bym chciała. Chodzimy na plażę. Czy pan nam właśnie wcisnął napój kokosowy za $10 za dwa napoje? No chyba tak.
dostał jakiś napój kokosowy. Ja mówię, kurwa, na przywitanie, na bogato, a potem $10. Pan to chyba robi trochę nielegalnie, bo nie chciał chyba, żebyśmy nagrywali, że robi te kokosy. Dostaliśmy nasze kokosy, pan nam nie pozwolił nagrać, bo to jest chyba nielegalne, jak tak mówiliśmy. My coś czuję, że on sobie zbiera kokosy, które tutaj spadają, tak. Co najlepsze. Marlena mi tutaj stała, dała mu te pieniądze, on podziękował. Tak. I potem powiedział, if you finish, take it. Tak, i dokładnie tutaj nam przygotowywał w rogu, bo to chłopie, na ten pobyt tutaj. Ups. Pyszne. Kurwa, pan mi dżazgę zostawił tutaj. Wbiło mi się w usta. I mam coś takiego teraz, że troszeczkę żałuję, że zmieniliśmy te domki i tęsknię. Inna sprawa, że tamtych domków na wodzie już po prostu nie było dostępnych do końca naszego pobytu. Ale jest pewna opcja, o której wam jeszcze nie mówię, bo nie wiem, czy się uda. No i stało się, słuchajcie. Chłop dopiął swego. Ej, co? Będziesz zachwycona, tak? Zachwycona. $1400 dopłaty. Za co? Za dwie noce? Za dwie noce. Gdzie? Ale stop. Gdzie? Honeymoon Aqua Villa. Yeah. No, włożeńców są tylko dwie na wyspie. Aha. I Marlenka zapłaciła. Nie denerwuj mnie. Masz mi oddać to, że moja karta była użyta. To nie mój problem, że ja noszę swoją kartę przy sobie, a ty nie. Myślisz, że dam co planujesz? Ja. Teraz, że niby zaskoczy. Nie, nie zrobiłbym tak, że ty byś za to zapłaciła. No babo, ty mi lepiej wytłumacz, czemu ten piękny kostium był tak długo w twojej walizce? No wiesz, no musiałam ci czymś zaskoczyć, tak? Jeszcze mam kilka innych, których nie widziałeś. To czekam, czekam. Właśnie, słuchajcie, na snorkeling, także będziemy nurkować przy jakiejś takiej ładnej rafie koralowej. Tak. Ja nie za bardzo umiem pływać, więc pan mi dał kapoczek. Wiesz, że za niedługo będziemy tu szli, jak będziemy opuszczać to piękne miejsce? Wiem, dlatego możemy przedłużyć. Ja wiem, ty byś chciała. No. To już? Spłynęliśmy 10 minut, nawet nie. 10 minut, 5. Kilka, 3 minuty. Tam jest nasz hotel. Dziwna sprawa. No. Przygotowujemy się. To tutaj jest wszystko rafa. I tutaj powinny być różne żyjątka. Już widziałem, coś dużego płynęło. No i kochani, my już po... Tak, widzieliśmy płaszczkę, tak. Pływaliśmy z płaszczką, także to było niesamowite. Ale najlepszy moment był, jak podpłynęliśmy do tej głębiny i Marlena mi coś pokazała i nagle widzę, że płynie sprintem. Słuchajcie. I ja mówię, co jest grane? Taka wielka, albo jeszcze większa. Marlena mnie zostawiła na pastwę losu, ja nawet nie wiedziałam, o co chodzi, ja mówię, popłynęło. Ci. No, ale nie, było naprawdę super. Może był tuńczyk. Może to był tuńczyk. Drugi poranek w tym miejscu i dzisiaj znowu się przenosimy do Honeymoon Villas, także babu! Idź sobie! Co ci dziś? Nie powiem. No powiedz! Nie chcę o tym mówić. No powiedz nam! Czy poszedłeś biegać z jakąś mamuśką? Co? Sobie wypisywałeś jakieś zbereźne rzeczy do niej. No i kochani, jesteśmy. Odebraliśmy już klucze. Nie wierzę w to, słuchajcie, nie wierzę. Willa nowożeńców, nie? To jest dźwięk dzin dzin, pieniążków. Aha, są dwa pokoje! Ja. Kurde, prowadź dalej. Siu! A łóżko tu nie to ściany. Bo tam jest biurko z tyłu za nim. Wow, to taka... Nie, ty, są dwa zęby. Jo, faktycznie! To był jeden zlew! Wow. Kurde, ty! No i dobra. O tak. Oh my God. Uwaga, patrzcie teraz. Bam! Wow! Co jest grane? To jest właśnie to. Patrz, mamy, widzimy na tą wyspę. Widzimy trochę tamtą wysypkę. I mamy, babo, prywatny basen. I są leżaczki i jest, kochani, zejście do wody, tak jak tam. No nie, piona babo.
tutaj jest idealne miejsce do pracy dla biznesmena. Siada sobie przy tym biureczku, pyk, pyk, pyk. I tutaj, prawda, ma widoczek przez siebie, może sobie wyjść do basenu, tam jego kobieta pływa. To no do biznesmena ci jeszcze brakuje. Ohohoho! I zobaczcie, jaki macie widok z kibelka. Czy wy to widzicie? Przecież to jest bajka. Ty to jednak głupi jesteś. Czyli co? Przyznajesz mi rację, że to jest najlepszy domek na wyspie? To jest życie! Życie jak? Na Malediwach! Ale powiem wam szczerze, zdecydowanie wystarczył mi jeden niepełny dzień, żeby stwierdzić, że to jest najlepsza willa tutaj i to chyba najlepsze moje wakacje, jakbym tutaj siedział. W ogóle chyba najlepsze wakacje. Także kochanie, chyba tak miało być, że tutaj trafiliśmy na dwie ostatnie noce, co? No, chyba też tak. Też jesteś zadowolona, nie? Pierwszy raz, będąc w tej willi, obudził mnie świt. Tylko tak wyjrzałem i patrzę, tak słońce wschodzące tak z boku i ta tęcza, coś wspaniałego. Z racji, że jutro wyjeżdżamy, no to jedziemy właśnie oddać nasze rowerki. Tak. Będę nawet tęsknił za tym rupieciem. Ostatni zjazd na rowerach z tego pomostu, wiatr we włosach, będę za tym tęsknić. Ale za tymi przejazdami busem też będę tęsknił. To takie przyjemne, nie? No. Ach, i to wyjście tutaj na pomost. To jest chyba jedna z moich ulubionych części tutaj. Tak się dzisiaj stało, że mieliśmy iść jeszcze na lunch, ale się okazało, że dzisiaj przez to, że jest Wielkanoc, lunch jest krócej, nie zdążyliśmy, więc chyba coś zamówimy do pokoju, nie? Marlena teraz wpadła w szał zdjęć. Teraz robi zdjęcia wszystkiego. Moi drodzy, to jest nasz lunchik dzisiaj. Kola, ja mam, tak, w zasadzie obiad, przez to nie zdążyliśmy. Obiad, no faktycznie, obiad wielkanocny. Ja mam bolognese, Marlena ma taką karbonarkę. Nagrywaliśmy TikToka, żeby wam zobrazować, jak jest gorąco. Patrzcie, jaka zgrzana. Dostałam jest Marlena. Dostałam twarz od Kuby. Patrzcie, jest taka zgrzana, nie, że ma cały mokry tyłek. Nie, to dlatego, że wpadłam do basenu. Jak Kuba uderzył mnie w twarz? Nagrywaliśmy tego TikToka i możecie sobie teraz obejrzeć. No właśnie, widzicie to? No! Czy nie chcący to zrobić? Jest moja. Ale to. Co takie pierdoły gadasz? Po prostu źle się zsynchronizowałeś ze mną. Kochanie, jako wynagrodzenie tego, że dopacnąłem cię w buzie, bardzo proszę, winko z Chile. Przy zachodzie słońca. To się nazywa życie. Życie u mojej kobiety. Życie z moim mężczyzną. Za te wspaniałe wakacje. Tak, żeby następne były szybciej. I w tym domku. No nie wiem, ale okej. Także moi drodzy, podsumowując, to były cudowne wakacje. Niestety jutro już wracamy do domu, tak. Ale tak czy inaczej był to przepiękny wyjazd. Dziękujemy, że byliście z nami i widzimy się w następnym filmie. No i do zobaczenia, pa! Pa! Ja pierdzielę, kochani, mamy gigantycznego karalucha w pokoju. Muszę koło niego przejść, bo tam są szklanki, żeby go złapać. Patrzy na mnie czułkami! Nie ma takie wrażenie, jakby mnie dotykał. O! Pomagam cię przestać. O matko, zobacz ten brzuszek! Zobacz ten brzuszek! O kurwa! Kula kuka! Weź go! Nie! Nie! Idź stąd! Zobaczysz, będziesz spał na kanapie zaraz.